Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 Nothkruka i kontynuujemy dalsze wybijanie orków z dworu Idzdorad. Tylko najpierw może sobie manę zupełnie. I tak, w środku widziałem trolla, także może tego trolla sobie rozwalę z Armii Ciemności. Gdziekolwiek... O, tu jesteś. Tam jest cwaniak, więc tego sobie załatwimy. Chociaż to są orkowie. Zobaczymy, jak masowe zniszczenie zadziała na niego. Zabiję go? Nie. W sumie chyba nawet mu nic nie zrobiło za dużo. Podejdzie do mnie? Nie. Dobra. Masz Fredów. Bawcie się z nim. Co już? Ej no. Mogli się trochę dłużej się pobawić, no ale dobra. Dobra, teraz któryś z tych drzwi jest. Bez właściwego klucza nigdy tego nie. Jest Pedro. Jeżeli pamiętacie Pedra, to był ten. Ten nowicjusz, który ukradł Okoinosa z klasztoru. Ale żeby się do niego dostać, najpierw musimy wziąć klucz od Orkam. Więc. Zapisz jeszcze raz. Aha. Fajnie. To było w ogóle. O. Patrzcie, Hazar. Wygrałem. Okej, okay, i od orka pułkownika wzięliśmy sobie ten klucz. Więc ja się wracam tam. Tam. I skoro już tutaj jestem, to otworzę sobie wszystkie te przejścia. Chyba on otwiera... O. Zwój. Tyle mikstur! O, ja cię kręcę. Może któraś z nich daje maksymalną manę, czy coś? Nie chcę mi się otwierać kufrów. O. Ja nie mam siły do otwierania kufrów teraz, więc proszę was, nie każcie mi tego robić. Więcej mikstur. Tylko te na życie mi się trochę mniej przydadzą, no ale... Okej. Okay. To jest jakaś mikstura. Jeden. Nie no, jest ich więcej, dobra. Czarna perła. Teraz mi ją dajecie, tak? Dobra. O, eliksir ducha. Premia do maksymalnej many plus 5. Puf. Eliksiry się też możemy sobie wypić w sumie. Co nam szkodzi. I teraz tutaj. Siema. Zdrajco, nareszcie cię znalazłem. Ze wszystkich bezdusznych szumowin, które poznałem w życiu, ty jesteś najgorszy. Przynosisz hańbę całemu zakonowi. Powinienem cię zabić na miejscu. Błagam, litości. Rzucili na mnie urok. Nigdy nie zdradziłbym klasztoru, gdyby nie oni. Nie wyobrażasz sobie, przez co przeszedłem w ciągu ostatnich dni. Słyszałem głos w mojej głowie. Byłem bezradny. Pułkownik orków przesłuchiwał mnie przez wiele dni. Bił mnie i torturował. Zlituj się. Jestem niewinny. Musisz mi uwierzyć. Daj mi jeden powód, dla którego miałbym ci dać wiarę. Daruj mi życie. Mogę ci powiedzieć, jak się stąd wydostać. Musisz mnie wysłuchać.
Zatem powiedz mi wszystko, co wiesz. Tak, tak. Wszystko ci powiem. Ale pod jednym warunkiem. Musisz mi pomóc wydostać się z tej przeklętej wyspy. Zgoda? W porządku. Chodź ze mną. Zabiorę cię na statek. Dzięki, dzięki. Nie pożałujesz tego. Okej, gdyby to zależało tylko ode mnie, to bym go zabił, naprawdę. Ale chodzi o to, że zabicie go równa się z tym, że Watras by się na nas strasznie wkurzył i wkurzyłby się na tyle, że przestałby z nami w ogóle gadać. A mimo wszystko ja tego nie chcę, więc odprowadzę go na ten statek. I osadzam go w Korinis. Chociaż nie wiem, jak chcę to zrobić, skoro statek płynie do Myrtany, no ale... Taki jest plan. Czy ja mogę mu coś powiedzieć? Zmęczony? Błagam, daruj mi życie. No nie wiem. Masowe zniszczenie. Takie fajnie fioletowe. Fioletowo-różowe właściwie. Nie wiem, czy to jest różowe, czy fioletowe? Fioletowe chyba bardziej. Idziesz ty tam? Idziesz. Tylko nie wpadnij do wody, wiesz? Ja już raz to zrobiłem i ona trochę zimna jest. Dobra, komu ja mam ciebie zanieść? Ja no, chyba ogólnie na statek mam cię doprowadzić. Słyszę o tym po raz pierwszy. Oto jesteśmy. Cóż za wspaniały okręt. Zaiste jesteś wielkim dowódcą. Daruj sobie. Teraz możemy porozmawiać. A, jasne. Od czego mam zacząć? Trzeba uważać na to, co się mówi. Co z tym pułkownikiem orków? Odebrał mi ostatnią iskierkę nadziei na powrót w ojczyste strony. Odkąd tu trafiłem, wypytywał mnie o rozmieszczenie sił paladynów w Korinis. Oczywiście zbyt wiele się ode mnie nie dowiedział. Skąd niby miałem wiedzieć takie rzeczy? Jestem zwykłym nowicjuszem. Dokładnie to samo powiedziałem. Pułkownik orków nie żyje. Nie żyje? Chwała Inosowi. Nigdy nie zapomnę tej jego ohydnej gęby. Nie wiem, doszło to do mnie wcześniej. Jak mogę się dostać w głąb wyspy? W sali tronowej orkowego pułkownika jest tajemne przejście. Zaciągali mnie tam na każde przesłuchanie, stąd wiem o jego istnieniu. Jeden z szamanów uruchamiał mechanizm, pociągając za pochodnie na ścianę. Wydaje mi się, że najpierw ciągnę za lewą, a potem za prawą, ale mogę się mylić. W tylnej części sali otwierało się przejście prowadzące w głąb góry. Dokąd dokładnie, nie wiem. Okej, tyle mi w sumie wystarczy. Dość już usłyszałem. Poszukaj sobie jakiegoś miejsca na statku. Mam jeszcze coś do załatwienia. Niech moc Inosa zawsze cię chroni. Będę się za ciebie modlił. Tak, dziękuję. Dobra, pójdziemy jeszcze do Watrasa, powiemy mu o tym, że znaleźliśmy Pedra i co z nim zrobi, to... wszystkiego sprawa. Więc w Watrasie. Znalazłem tego zdrajcę, Pedra. Zatem przyprowadź go tutaj, na statek. Oddamy go w ręce odpowiednich władz w Korinis. Jest na statku. A, już tyle. No dobra. Gdybyśmy go zabili, no to właśnie w tej opcji dialogowej bezimienny by tam się chwalił, że go zabił, że zabił zdrajcę. Watras by się na nas strasznie wkurzył, powyzywałby nas trochę, po czym po prostu się by się obraził na tyle, że nie moglibyśmy przeprowadzić z nim żadnej rozmowy. Więc no wolałem już go odprowadzić na ten statek i powiedzmy, boże mi się język plocze, powiedzmy, że zachować przyjaźń z Watrasem na tyle, żebym mógł u niego kupić jakieś mikstury, gdyby mi się skończyły. Chociaż nie zanosi się na to, mam ich dosyć sporo. Okej. Gogo Power Rangers do środka. Może się wyleczę trochę. Przy okazji manę też sobie zregeneruję.
Okej. No jesteśmy w tym miejscu i mamy pociągnąć najpierw za lewą, a potem za prawą pochodnię. Tak więc... to jest pochodnia w ogóle? No to jest pochodnia, chociaż jakiś... Dobra. I za prawą. Bez i. Okej, dzięki Pedro. To sobie zapiszemy. I tak, tutaj pamiętam zawsze, pamiętam tego gnoja, jak mnie zawsze straszył. To jest poszukiwacz. On mnie zawsze tutaj, kurde cwaniak. Właśnie, właśnie to. Tak, dotarłeś się zbyt daleko, nędzny robaku. Nigdy nie zstąpisz do świętego sanktuarium. A zakład, że to zrobię? Patrz. Widziałeś? Czy ty to wiedziałeś? Światło zabiło kolegę. O shit, ile was tu jest? No dobra. Będę się boił tym czymś. Chcieliście coś, czy co? Ja nie wiem. Słyszałem, że znowu chcieliście mnie zabić. Dobra. Tak, ja wiem. Ja wiem, rozumiem wasz ból. Jest mi bardzo przykro z waszego powodu. A, ty nie zginąłeś. Welp, to ja mam pewien problem teraz. Run Forest! Lubię cię. Zostaniemy przyjaciółmi. Why can't we be friends? Why can't we... O. Chcesz być moim przyjacielem? Okej. On chce być moim przyjacielem. Trzeba coś zrobić z tym faktem. Na przykład możemy go porazić prądem. Czy tam błyskawicą. To jest prąd. Siema, przyjacielu. No, przyjacielu mój. No. Okej, święty pocisk na tego gnoja. Tutaj będzie jeszcze więcej jaszczuroczłeków do zabicia, więc... Więc może się na początek wyleczę. Ogólnie tutaj gówno widzę, więc fajnie było, gdybym miał jakąś runę światła. Mam coś takiego? Albo zwój chociaż. Pewnie, że nie mam, bo po co mi? Dobra. Poradzimy sobie jakoś bez tego. Jeszcze save. Chyba nie zdążę, co? Za dużo ich sobie wziąłem naraz. Okej. Trzeba to zrobić inaczej. Teraz powinno zadziałać. Jak ja kocham ten skill! On jest tak genialny, że nie mam słów na niego. To jest piękne. O. Smoce jaja. Smoce jaja. Wezmę sobie jedno do domu. Ha!
tego co wiem, ze smoczych jaj można robić, można zrobić jakąś miksturę tutaj. Ale nie pamiętam dokładnie co nadawała. Tam smoka chyba gdzieś. Feodaron. Witaj bracie. Więcej smoczych jaj. Oh shit. No was tu nie widziałem, tu jest za ciemno, no. Idźcie sobie. Tak, 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 wała, wała. Zaraz się wami zajmę. Nic tu nie ma. Okej. Się wylecie może. Na nich użyję też tego masowego zniszczenia. I na smoka myślę, że użyję demona. Bo demon strasznie dobrze sobie radzi ze smokami. On z nimi wygrywa i to praktycznie z każdym, więc to trochę w sumie dziwne, że niby najpotężniejszy przeciwnik w grze ginie od demona. Ale mi to w sumie nie przeszkadza. Czego pilnowaliście? Nie chce mi się tego otwierać. Mnie tylko denerwuje. Okej, mamy łuk. Czy ja mogę go ubrać? Mogę, jest! No to mamy jeden problem z głowy. Trochę się bałem o to, że nie będę mógł łuku założyć, ponieważ będzie mi on teraz potrzebny. Ale gra chociaż raz mnie polubiła i stwierdziła, że jednak da mi szansę. Dobra, teraz będę ładuje manę. I możemy z nim gadać. Chwila, mam demona. Zaznaczonego. Chyba nie. Demon. Zamienimy go sobie za kulę ognia. Dobra. Zostań, człowieku. Moje zmysły podpowiadają mi, że to ty unicestwiłeś moich najbliższych. Czyżby? Kogo nazywasz zabójcą, pomiocie piekieł? Masz na sumieniu mojego brata, Feomatara, i za to mi zapłacisz. Więc daruj sobie tę przemowę i przejdźmy od razu do rzeczy. Daleko zaszedłeś, mały człowieczku, ale już nigdy nie opuścisz tych sal. A nie, bo mam demona. Jeź, patrz. To jest trochę śmieszne jednak. Ale dobra. Dobra, ja chciałem tą skrzynię tylko przeszukać. Możecie się tam być trochę dalej. Ja sobie tylko tutaj wejdę. No dobra, niech wam będzie. Fuck. No. O. No, no, to był twój skarb! Ty też się nie kompro... Zabij go, bo on się regeneruje szybko dosyć. Demon! Mam ci pomóc? Dobra. Możesz odejść, wierny sługo. Dobra, wezmę sobie jego serce. No dobra, chodź ze mną. Okej, okay, i tutaj właśnie jest mi potrzebny łuk. Tyle, że z moimi umiejętnościami strzeleckimi to może chwilę zająć. A, dwa przełączniki mam strzelić, nie. To nie działa. A nie, działa. Dobra. O, burek się zepsuł. Szybciej.
Okej. Okay. Ja sobie może znowu naładuję manę. Może sobie zapiszę grę zaraz. Na tym slocie. I znowu ma sobie zniszczenie. Będziemy spamić tym skillem jak głupi, ale czemu nie? Kto bogatemu zabroni? Ale będzie to sieka normalnie, taka sieka będzie, że... Taka sieka. Okej, to się teraz wyleczymy trochę tym. Co może chwilę zająć, jako że to mnie praktycznie w ogóle nie leczy. No ale okej. Okej, ja idę jeszcze raz między ludzi. Martwy ludzi, martwych ludzi. Tak, 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 to słodki w ogóle. To jest głośne, Boże. Sorry, jeśli to wam trochę uszy urywa, ale no nic na nie poradzę, no to jest... Ten skill po prostu taki głośny i tyle. Nie czuję się bezpieczny na małych przestrzeniach. No dobra, to mi się skończy w sumie czas, także... Ja tutaj może skończę odcinek, także... Także, dużo także. Za dużo także. No. W każdym bądź razie trzymajcie się. Na razie.